No dobra, słuchajcie, więc dzisiaj oczywiście przegląd błędów będzie subiektywny. Subiektywny, bo jak zaczęłam właśnie sobie je spisywać wczoraj, jak usiadłam tak na spokojnie, to na myśl mi przyszło no dosyć sporo tych różnych błędów, pułapek, grzeszków, które też sama gdzieś tam na swojej drodze przeszłam. Ale stwierdziłam, że skupię się na 7 takich najważniejszych, tak dla mnie z perspektywy jak gdyby czasu, widzę, że one gdzieś tam zeżarły mi trochę za dużo czasu i energii, a z drugiej strony też chciałabym się skupić na tych, które są najpowszechniejsze, na tych, które słyszę w różnych historiach osób, które do mnie przychodzą. No i tak, i zacznijmy. Tutaj widzę, że piszecie, że Zoom jest fajny, no właśnie, rozkminiam to, powiem Ci szczerze, bo to jest właśnie taka forma, że łączymy się, wchodzimy do takiego pokoju chat roomu, tak mówię dla tych, którzy gdzieś tam nie są zaznajomieni z Zoomem. No i się widzimy i słyszymy i to jest mega, nie? Bo to jest tak, jakbyśmy były co najmniej na jakimś takim warsztacie, a swoją drogą to w ogóle marzy mi się, że kiedyś chociaż część z Was, ta, która będzie w stanie, przyjedzie do mnie na warsztat stacjonarny we Wrocławiu i że wtedy właśnie będzie takie, wiecie, taki fajny zlot, że się zobaczymy, poznamy, spędzimy ze sobą trochę czasu, pogadamy o Ajurwedzie i też wejdziemy trochę w głąb Ajurwedy. Ajurweda jest okej, ale nie umiem się w niej odnaleźć w codziennym pędzie z pracą na etacie, obowiązkami domowymi. Mhm, super, że to piszesz, dzięki serdeczne, że się dzielisz. Dlatego, że myślę, że te błędy, o których dzisiaj będę mówić, też gdzieś tam odpowiedzą trochę na to, o czym właśnie napisałaś, nie? No dobra, więc tak jak Ci powiedziałam, jest ich 7. I kolejność trochę jest przypadkowa, bo w sumie zastanawiałam się, czy wiesz, zacząć od najcięższych grzeszków, czy nie, ale trochę je wymieszałam, żeby nie było tak, że wiesz, zaczynam od najcięższego kalibru, tylko sobie dawkujemy. Także zaczynamy. Pierwszy, najczęstszy błąd Ajur świeżaków, przez który, przyznaję się z ręką na sercu, też przeszłam, to bycie świetnym teoretykiem, a beznadziejnym praktykiem. No i tak jak mówię, znam to doskonale i myślę, że sporo też PIT, które właśnie są taką PITą, w sensie osobami z dominacją PITy, trochę tak jak ja, ma trochę do tego skłonność. Z drugiej strony też mogą mieć do tego skłonność kafy, w sumie waty też. Tylko każda z dominujących dosz ma troszeczkę inny tego odcień, dlatego że u waty to nieprzechodzenie z teorii do praktyki będzie wynikało przede wszystkim z tego, że wata właśnie, wiesz, tutaj trochę spróbuje tego, trochę spróbuje tamtego, tu coś przeczyta, tam coś przeczyta i wszędzie jej pełno, nie? Więc nie jest w stanie tak naprawdę przejść tej praktyki, bo ona cały czas wsiąka tą teorię, nie? Cały czas gdzieś tam z niej czerpie i z różnych źródeł i z różnych tematów, więc w tym chaosie ciężko w ogóle znaleźć przestrzeń na to, żeby rzeczywiście zacząć to wdrażać. Z drugiej strony PITA, czyli jak gdyby ta ścieżka, przez którą ja przeszłam, PITA trochę cierpi na przeanalizowywanie, przeintelektualizowywanie i też na takie poczucie, że ciągle wie niewystarczająco dużo, nie? I to sprawia, że jakby zanim przejdziesz do tego, że zaczniesz to wcierać w życie, to masz takie poczucie, że wiesz, że musisz przeczytać jeszcze jedną książkę, jeszcze jeden kurs, żeby to zrobić dobrze, tak jak powinno być, bo dopiero wtedy zadziała, prawda? No ale z drugiej strony to ktoś tam inny powiedział, że to się jakoś tam inaczej robi, a ten lekarz powiedział, że coś jeszcze tam innego, nie? I to wszystko trzeba posprawdzać, zaplanować, przeanalizować i wszystko krok po kroku właśnie sobie zaprojektować. No i jak możesz się domyślić, te plany zabierają naprawdę, naprawdę masę czasu, zwłaszcza, że PITy są często perfekcjonistkami, więc ten plan musi być po prostu idealny na wymiar, nie? Z kolei kafy mogą mieć taką tendencję do gromadzenia, czyli one lubią kupować całe stosy książek, nie? Jak tylko usłyszą, że jakaś nowa książka o Ajurwedzie będzie pojawiać na rynku, to one ją kupią. I bardzo chętnie gdzieś tam właśnie zatrzymają się na chwilkę na tym, żeby pierwsze je zgromadzić, po drugie, żeby właśnie gdzieś tam stopniowo zacząć je wchłaniać, chociaż no nie zawsze to idzie ze sobą w parze, nie? Bo znam też takie kafy, które po prostu
gromadzą i tego mają tak dużo, że potem nawet nie wiedzą, co z tym zrobić, nie? No i co w ogóle można z tym zrobić i jakby co sprawdziło się u mnie? Więc to, co myślę, że zadziałało u mnie najbardziej, to przede wszystkim, wiesz, jak zaczęłam gdzieś tam się zastanawiać, bo muszę się podzielić w ogóle z tobą taką jedną rzeczą, tak, nie wiem, takie to do mnie teraz przyszło i myślę, że chcę ci też o tym powiedzieć, że na początku ja nie byłam przekonana w 100% do Ajurwedy, nie? Mój analityczny umysł cały czas mi mówił, że no to jakieś tam, wiesz, tu czakry, tu energie, to jakieś takie dziwne w ogóle pojęcia, jakaś duchowość, wiesz, wchodzenie w jakieś takie w ogóle dziwne tematy. Tym bardziej, że gdzieś tam jestem z rodziny, w której było dużo tej pity. Moi dziadkowie też byli lekarzami, więc gdzieś tam jestem też w pewien sposób ukierunkowana, nie? Na studiach też psychologicznych byłam ukierunkowywana w stronę właśnie takiego myślenia akademickiego. Więc u mnie to się zadziało też trochę tak, że ja zanim w ogóle zaczęłam wdrażać tą praktykę, tą teorię w praktykę, to ja musiałam wszystko posprawdzać, nie? Musiałam sprawdzić, czy ta Ajurweda rzeczywiście jest tego warta w ogóle, żeby w nią wchodzić. I pamiętam, że właśnie jedna z takich rozmów, które gdzieś tam na tej ścieżce się u mnie odbyły, dotyczyła właśnie tego, że usłyszałam taką bardzo fajną radę, nie? Żeby przestać w ogóle ciągle gdzieś tam podchodzić do tego z poziomu głowy i podejść do tego na poziomie czucia, nie? I po prostu przetestowania tego. I to też w ogóle jest coś, co ja też bardzo często właśnie wyrażam na konsultacjach, że cokolwiek w ogóle nie powiem, to warto to przetestować, nie? Bo rzeczywiście przemawia do mnie w ogóle fakt, że to jest wiedza, nawet jeżeli, wiesz, nie jest w całości potwierdzona naukowo, w sensie, wiesz, no tutaj oczywiście Ministerstwo Ajurwedy w Indiach robi co może, chociaż z popularnością też tych badań nie jest najlepiej, no bo też nie mają za dużo finansów. Natomiast są pewne rzeczy, które gdzieś tam, wiesz, łączą się z Ajurwedą, nawet jeżeli nie mówi się o tym, że to jest ajurwedyjskie, nie? Tutaj bardziej chodzi o ten koncept. Więc jak mówimy o mikrobiomie jelitowym, czy w ogóle o tym, że jelita są naszym drugim mózgiem, no to kurde, to jest sama Ajurweda, nie? Tylko musisz się trochę też na to otworzyć. Ale wracając do puenty, to co tutaj mi najbardziej pomogło, to myślę, że podzielenie w ogóle tego wszystkiego na mniejsze takie kawałki, które też dały się po prostu wdrożyć, nie? I trochę też takie mierzenie siły na zamiary, bo moja droga w ogóle z Ajurwedą zaczęła się od mega niefajnego miejsca w moim życiu. Jeżeli jesteś ciekawa, to też możesz zerknąć na bloga, tam w ramach cyklu Spotkań Droga do Siebie. Pierwszy odcinek właśnie poświęciłam opowiadaniu o tym, jak to w ogóle u mnie wyglądało. Więc no nie wyglądało zbyt fajnie, nie? Byłam w takim momencie życia, że totalnie czułam, że wszystko się posypało, łącznie i z moimi emocjami, i z moim zdrowiem. I kompletnie nie wiedziałam jak gdyby co dalej, nie? I wtedy tak naprawdę ta ilość nawyków, które miałam do zmiany, była tak obezwładniająca, że jak ja usłyszałam o dinacharya, to w ogóle złapałam się za głowę, nie? Że wiesz, tutaj najlepiej, żebym odstawiła kawę, która bardzo często ratowała mi tyłek, bo nie miałam po prostu energii, ciągle właśnie byłam taka, wiesz, bez energii i zmęczona. Nagle miałam zacząć wstawać rano, nagle miałam znaleźć czas na jogę. Wiesz, tego było tak dużo, że w ogóle wydawało mi się, że to jest nierealne, nie? I rzeczywiście myślę z perspektywy czasu, że to było nierealne. Ale realne było to, żeby zacząć małymi krokami, albo nawet i tip-topami, nie? Ja zaczęłam właśnie w ten sposób, że na przykład nie odstawiłam kawy z dnia na dzień. Broń Boże, wtedy byłam miłośniczką kawy, mimo że dzisiaj jestem w takim momencie swojego życia, że kompletnie jej nie piję, a jak piję, to no, dosyć kiepsko się po niej czuję. I wiesz, i tutaj myślę, że to, co może gdzieś tam u ciebie zadziałać, to właśnie skupienie się na takich małych rzeczach, które jesteś w stanie pozmieniać, nie? Tutaj też, wiesz, jak gdyby pilnowanie siebie w takich zapędach trochę perfekcjonistycznych też będzie dobrą wskazówką i to z kolei też wiąże się z drugim błędem, który bardzo, bardzo często widzę, czyli można tak powiedzieć, że to jest taka jakby drugi biegun, nie? Że tutaj miałyśmy, wiesz, nie przechodzę z
teorii do praktyki, a tutaj mamy wersję turbo, nie? Czyli po prostu praktyka do kwadratu. I ja uważam, że to nie jest dobre, nie? W sensie Ajurweda też trochę mnie tego nauczyła i jestem jej bardzo za to wdzięczna, że nigdy żadna skrajność nie jest dobra. Zawsze gdzieś ta droga złotego środka to jest ta droga, która jest najwłaściwsza, najbardziej korespondująca z potrzebami naszego organizmu, bo nigdy ani jeden biegun, ani drugi nie jest dobrym rozwiązaniem, nie? Więc tutaj ta praktyka w wersji turbo, to u waty bardzo często wygląda tak, że wata zaczyna, jak dostaje na przykład ode mnie zalecenia po konsultacji, to w ogóle zaczyna, wiesz, wszystko naraz, nie? A to ja tutaj w ogóle, okej, to ja odstawiam kawę, a do tego właśnie zacznę sobie praktykować jogę, a do tego w ogóle to jeszcze zacznę sobie gotować te posiłki, o których tutaj Radomska mi opowiadała na konsultacji, a tutaj jeszcze zacznę automasaż i wiesz, i wszystko naraz, nie? I efekt jest jaki? Efekt jest taki, że wata jest jeszcze bardziej zaburzona, nie? I mówię o tej wacie nie bez powodu, dlatego że wata teraz wiesz, tego co widzę jakby w tym stanie popandemicznym, ona u większości osób jest bardzo zaburzona i niestety na jesień też będzie się zaburzać. To jest jak gdyby naturalny cykl Rituchaya, że o tej porze roku też dominuje wata, nie? Więc to nie jest dobra droga. To nie jest dobra droga. Najlepszą drogą tutaj będzie wybranie jednego zalecenia na raz. Dopiero w momencie, kiedy to zalecenie, ten nawyk, z którym pracujesz, się w tobie ugruntuje i ty go poczujesz, że tak, okej, to jest teraz moje, a nie powiedziane, przeczytane, coś, co sobie zapożyczyłam, ale nie do końca ze mną to rezonuje, to dopiero wtedy to jest ten moment, żeby sięgnąć o krok dalej i pójść w stronę kolejnego kształtowania, kolejnego nawyku czy kolejnej zmiany w twoim życiu, nie? No i tutaj, wiesz, to, co się przydaje, to ustalenie sobie hierarchii, bo czasami jest tak, że mamy bardzo dużo pilnych spraw, można powiedzieć, nie? Bardzo dużo dolegliwości czy różnych rzeczy w naszym życiu, które gdzieś tam, wiesz, sprawiają, że odczuwamy dyskomfort, zniechęcenie, czasami nawet smutek, złość. Tego czasami jest sporo, nie? I jak patrzysz na tą całą kubkę na środku twojego mentalnego pokoju, to czasami nie wiadomo w ogóle, co wziąć pierwsze, nie? Bo wiesz, bo to trochę tak wygląda, że jakbyś ruszyła tą kubkę, to zaraz się po prostu wszystko rozleci i wszystko zaraz się porozpada i będzie totalny chaos, jeszcze większy niż do tej pory. Więc to, co jest tutaj najważniejsze, to wybranie sobie jednej rzeczy, która z jednej strony najbardziej ci przeszkadza, ale z drugiej strony najlepiej by było, gdybyś to połączyła z tym, co będzie ci najłatwiej zmienić, najprzyjemniej, co nie będzie dla ciebie stanowiło wysiłku. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy weźmiesz sobie na tapetę taką strategię po linii najmniejszego oporu, to wtedy w momencie, kiedy zobaczysz pierwsze efekty, będziesz mega zmotywowana. I ta motywacja też doda ci siły do tego, żeby wziąć się za rzeczy większego kalibru, nie? Więc to jest jak gdyby taka prosta psychologia motywacji w praktyce, którą możesz sobie tutaj zastosować. I to, co też ja bym ci chciała podpowiedzieć, to jeżeli chodzi, i też w sumie przypomnieć, bo widzę, że dużo osób dalej gdzieś tam czuje zagubienie w tym temacie, to jeżeli chodzi o zalecenia w Ajurwedzie, to tutaj najważniejszym wskaźnikiem nie jest twoje prakriti, tak? Tutaj nie chodzi o to, że ty masz się odżywiać zgodnie ze swoją naturą, czy w zgodzie ze swoim prakriti. Ty powinnaś wszystkie zalecenia na ten moment dostosowywać do tego, co się dzieje tu i teraz, nie? No chyba, że twoje wikriti jest takie samo jak prakriti i jesteś w stanie pięknej, idealnej równowagi, chociaż no nie spotkałam jeszcze takiej osoby, poza kilkoma moimi nauczycielami. Pozdrawiam i namaste. Ale tak, to wszystkie te zalecenia powinny być dopasowane do twojego stanu tu i teraz, czyli do vikriti, nie? Czyli do twojej dolegliwości, do twoich objawów, do tego, co sprawia, że właśnie masz poczucie, że nie jesteś w równowadze, że nie żyjesz w zgodzie ze sobą, nie? Pamiętam w ogóle też taką sytuację, jak byłam właśnie podczas mojej ostatniej podróży w Indiach.
To też o tym myśleniu trochę za dużo, nie? Bo tutaj wiesz, jak zabierzesz się do ustalania hierarchii i jak masz dużo tej pity, zwłaszcza pity zaburzonej, to ta pita będzie miała poczucie, że ona w ogóle to wszystko chce zmienić, nie? W sensie, że zrobi sobie taką listę to do, że po prostu no, 2 lata czy 3 będą jej potrzebne, żeby ją rzeczywiście ogarnąć, nie? I przypomina mi się właśnie taka sytuacja, kiedy pamiętam, że zwiedzałam gdzieś tam okolice, miejsca, gdzie uczyłam się ajurwedy w Indiach. I jak możesz się domyślić, internet w Indiach nie jest najlepszej jakości, więc zazwyczaj go nie miałam, nie? Więc jak zwiedzałam, to po prostu szłam i pytałam ludzi, w którą stronę iść. Chociaż nie zawsze umieli po angielsku, więc różne ciekawe też przygody z tego wynikały. Ale pamiętam, że właśnie szłam do jednego z miasteczek obok i zapytałam właśnie moją znajomą, która też się ze mną uczyła, jak mam w ogóle tam dojść, nie? I ona mi zaczęła tłumaczyć i mówi, słuchaj, no bo tutaj idziesz w prawo i jest taka ścieżka. I tak tłumaczy, nie? Że tutaj w prawo, tutaj w lewo, tutaj prosto i tak dalej. W tym momencie patrzy na mnie i mówi just follow the path, nie? W sensie podążaj za ścieżką, daj jej się poprowadzić. I pamiętam, że w tym momencie, jak ona to powiedziała, jeszcze tak patrząc mi głęboko w oczy, ja byłam w takim momencie w swoim życiu, zwłaszcza, że poznawałam jeszcze, wiesz, głębiej ajurwedy i się jej uczyłam, że aż mnie zmroziło i poczułam taki dreszcz, nie? Czasem tak jest, że słyszysz właściwe słowa w właściwym momencie. I myślę, że to jest bardzo fajna też wskazówka, ona też często do mnie wraca, jak czuję, że się zapędzam w czymś, żeby po prostu podążać za ścieżką, czyli popatrz na to, jeżeli zaczniesz pracować z jakąś zmianą w swoim życiu, popatrz na to, dokąd ta ścieżka cię doprowadzi, bo niekoniecznie musisz mieć plan na wszystko, na każdy krok po kolei, nie? Nie musisz mieć hierarchii ustalonej na zasadzie, okej, najpierw to, potem to, potem to. Może być tak, że jak ty zmienisz jedną rzecz w swoim życiu, nawet drobną, to zniweluje 3 inne problemy, nie? Nie jesteś w stanie tego przewidzieć, a z drugiej strony im bardziej będziesz wchodzić w głąb ajurwedy, tym bardziej będziesz widzieć te połączenia i będziesz wtedy w stanie gdzieś tam zaprorokować trochę to, co z czym się łączy, więc co właśnie może sprawić, że jeżeli się za coś weźmiesz, to inne rzeczy gdzieś tam też zmaleją na sile. Kolejna rzecz, która też niestety mi spędzała sens powiek i widzę, że też spędza sens powiek osobom, z którymi pracuję na konsultacjach, to takie podejście wszystko albo nic, nie? Ostatnio akurat tak się zdarza, że trafiają do mnie bardzo mocne pity. Takie, wiesz, harde babeczki, które są mega zmotywowane, mega pracowite, ambitne i bardzo silne. Bardzo silne osobowościowo i też życiowo. I dźwigają też na swoich placach często bardzo dużo, no często niestety za dużo. I one od razu mi mówią, że słuchaj, Nikola, ja robię albo robię na 100%, albo nie robię na 100%, nie? W sensie albo wszystko, albo nic. Albo jest super ekstra, albo jest do dupy, nie? Nie ma nic pomiędzy. I to jest właśnie to podejście perfekcjonistyczne, które jest takim podejściem czarno-białym. Niestety myślę, że już ten świat teraz jest taki, że on promuje takie podejście, nie? Że wiesz, dawaj, 1000% siebie, w ogóle do it i w ogóle tam te wszystkie hasełka motywacyjne, nie? Ale prawda jest taka, że ja gdzieś tam mam takie przekonanie, że to podejście wszystko albo nic i wiesz, dajesz z siebie na 100% i potem tak naprawdę musisz to odchorować na 100%, to ono jest częściej niestety bardziej szkodliwe niż pomocne, dlatego że na krótką metę, jasne, to ci da mega powera i ty osiągniesz to, co chcesz, ale na dłuższą metę, to niestety ta cała energia, którą ty wydatkujesz, to ty potem musisz gdzieś tam na nowo ją naładować, nie? A jak ty wyeksploatujesz się ze wszystkiego, no to ciężko ci będzie gdzieś tam tą baterię naładować na bieżąco, nie? Więc w zaleceniach to się zazwyczaj przejawia też tak, że tego typu nastawienie gdzieś tam skutkuje tym, że po prostu łatwo się zniechęcasz, nie? W sensie, wiesz, na przykład masz
piękny, idealny, w cudzysłowie ajurwedyjski tydzień, nie? Jesz w ogóle no super ekstra ajurwedyjskie przyprawy, piękne, zdrowe, świeżutkie, lokalne i tak dalej. Do tego w ogóle twoje nawyki codzienne, no miamiuśne, nie? Pijesz wodę na potęgę, robisz sobie te automasaże, balansujesz watę, balansujesz pitę, wszystko co tam ci trzeba zbalansować, to sobie balansujesz. I potem jest taki dzień, który tak czasami się nazywa cheat day, nie? Czyli przychodzi taki moment, że no masz trochę gorszy dzień, nie? I sięgasz po tego batona, albo nie wiem, idziesz na te frytki, albo jesz te lody. I co wtedy? Wtedy, jeżeli masz podejście wszystko albo nic, to wtedy machasz ręką i mówisz okej, to nic, to dzisiaj nic, albo przez kolejny tydzień to nic, bo to wszystko poszło na marne, nie? A to nie o to chodzi. I tutaj, no dobra, może to trochę głupie zabrzmi to porównanie, ale je powiem, bo przyszło mi teraz na myśl, że pamiętam, jak właśnie słuchałam opowieści jednej z osób, które zmagały się z nałogiem. I czasami myślę naprawdę, że nie wiem, na przykład jedzenie słodyczy, czy jakieś tam, wiesz, takie dekonstruktywne nawyki, one czasami są nałogiem, bo one nałogowo gdzieś tam regulują nasze emocje. I też na poziomie biochemicznym mocno nas oddziałują. W każdym razie w tej rozmowie jak gdyby ta osoba powiedziała, że to jest naturalne, że na naszej drodze w momencie, kiedy jesteśmy w procesie zmiany, są potknięcia i to jest niewykonalne, żeby tych potknięć nie było. Tylko ważne jest to, co ty robisz po tym potknięciu. To jest pytanie, czy jak ty się wypierdzielisz idąc po chodniku, to co robisz? Leżysz dalej, czy siadasz? Zaśmiejesz się, że się wywaliłeś w taki dziwny, zabawny sposób i też przewidywalny może i idziesz dalej, nie? I zaczynasz od nowa. I on właśnie też fajnie to powiedział, że dla niego jak gdyby praca z tym nałogiem, czy praca jak gdyby, wiesz, z tym, żeby pozbyć się tego nałogu, polega na tym, że każdego dnia wstaje i zaczyna od nowa, nie? I to jest nieważne, co się działo wczoraj. Czasami to jest wręcz nieważne, co się działo kilka godzin temu, nie? Ważne jest to, co zrobisz potem. A ajurweda też jest o tyle fajna, że wiesz, też pomaga ci negatywne skutki jak gdyby tych różnych skoków w bok eliminować, nie? I ta mądrość ajurwedy też może ci w tym służyć, tak? Czyli jeżeli na przykład, wiesz, zdarzy ci się skok w bok ze słodyczami, a pracujesz nad tym, żeby trochę naprawić swoją relację z cukrem, ze słodkim smakiem, to wtedy możesz sięgnąć po napar z kozieradki, czy możesz, wiesz, sięgnąć po tulsi, która też bardzo fajnie balansuje i watę, i kawę. Czy w momencie, kiedy na przykład sięgasz po tą kawę, a obiecywałaś sobie, że nie będziesz po nią sięgać, nie? No to możesz sięgnąć potem po coś, co też zbalansuje tą watę, która ci się podniesie po tej kawie, nie? Więc jakby tutaj jest bardzo dużo możliwości. To jest coś, co jest bardziej niż czarno-białe, to tutaj jest cała skala szarości pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, nie? Dobra, ja się tutaj rozgadałam, a widzę, że piszecie do mnie. Dziękuję Wam, że piszecie. Piszecie, że jest chaos. Mhm. Tak, ten chaos właśnie, tak jak mówiłam, nie? On może być właśnie tym skutkiem popandemicznym, bo niestety ta pandemia też robi z nami to, co chce. I też na jesień gdzieś tam ta wata się będzie podnosić, więc bardzo się cieszę, że też korzystacie z ajurwedy i jesteście tutaj, dlatego że też ajurweda pomoże Wam w tym, żeby wejść jak gdyby w tą nową porę roku z takim innym nastawieniem, też taką troską o siebie. Łapię dużo, a potem mnie to męczy, bo za wiele się dzieje. Mhm. Tak, to jest ogromnie męczące, bo Twój mózg musi, wiesz, też przetwarzać masę bodźców naraz, nie? Jak to możliwe, że wszystkie konstytucje do mnie pasują? No, wiesz co, to jest bardzo możliwe, dlatego że pamiętaj o tym, że mimo wszystko my mamy w sobie wszystkie trzy dosze, więc po trochu jesteśmy wszystkim, nie? Wszystkim po trochu, a jednocześnie tutaj najważniejsze jest to, jaka jest tendencja dominująca, nie? I tutaj też często właśnie przydaje się porozmawianie z kimś, kto spojrzy na nas z boku troszeczkę i podpowie nam, nie? Bo jak jesteś osadzona w tej sytuacji, no to czasami ciężko ci jest popatrzeć na siebie z dystansem. Bardzo ciekawie i obrazowo mówisz, dzięki za ciebie. Dziękuję za twój komentarz. Jestem na chwilę, czekam w samochodzie pod kliniką, trzymam kciuki za klinikę. Jak więcej słodkiego, czego unikam, to muszę zagryźć czymś kwaśno-słonym. No, pewnie
wiesz, dla równowagi, nie? Tutaj mówi się w Ajurwedzie o diecie 6 smaków, więc nie bez przyczyny, jak gdyby te wszystkie smaki tutaj się pojawiają, no bo właśnie w momencie, kiedy mamy ten cały wachlarz, to on jest wtedy balansujący. No dobra, to słuchajcie, łyk herbaty i lecimy dalej, nie? Czwarta pułapka, którą bardzo często sami na samych siebie zostawiamy, czyli ignorowanie takiego wewnętrznego GPS-a, można by powiedzieć, wewnętrznego kompasu, wewnętrznej mapy, jakkolwiek to nazywasz, wewnętrznego głosu intuicji. To jest, kurde, powiem ci, plaga. Ja też kiedyś gdzieś przez to przeszłam, dlatego że wiesz, to jest na takiej zasadzie, że się naczytasz, porozmawiasz jeszcze z tą osobą, z tamtą osobą i potem masz takie przekonanie, że no bo ja czytałam, że najlepiej to w ogóle rano pić ocet na pusty żołądek i że to pomaga bardzo dużej ilości ludzi. A tak w ogóle to najlepiej to nie pić tak dużo wody, dlatego że ta woda, no i tak dalej, nie, jakby znasz tę historię na pewno, bo współcześnie jesteśmy tak przesyceni bodźcami informacyjnymi i tą wiedzą, która do nas dopływa i tymi najnowszymi odkryciami, badaniami, które czasami się wręcz wykluczają z tymi, które były przed chwilą, że no idzie oszaleć czasem, nie? No i jak żyć? Więc jak żyć? Odpowiem tak, że słuchać się siebie i swojego ciała. Nie głowy, bo czasami głowa jest na tyle gdzieś tam już zaprzątnięta przeszłością czy przyszłością, że nie podpowie ci najlepszych rozwiązań. Ciało jest zawsze w tu i teraz. Zawsze. I to też bardzo mocno odczułam w momencie, kiedy ostatnio właśnie zaczęłam gdzieś tam włączać do swojej praktyki i pracy codziennej w gabinecie masaże, nie? I pracę z ciałem, że ty możesz sobie wmawiać, że coś cię nie dotyka, nie dotyczy, że jakieś tam napięcia w ogóle nie istnieją, że te emocje to ty już w ogóle dawno, dawno temu przerobiłaś. Co ty mi opowiadasz, nie? Ale ciało, jak ty go dotkniesz, jak zaczniesz go słuchać, to ono ci powie. Ono ci powie prawdę i czasami ta prawda jest niewygodna. To jest też w ogóle wiesz, ciekawe, że zaczynam też zauważać w momencie, kiedy masuję we Wrocławiu, jak ludzie różnie reagują w ogóle na te komunikaty, które płyną z ciała, nie? Bo to też jest ważne. To nie wystarczy tylko słuchać, ale to też chodzi o to, żeby słyszeć, nie? Dlatego, że są osoby, które bardzo pięknie wchodzą w ten masaż i w momencie, kiedy napotykamy właśnie jakieś napięcie w ciele, kiedy czuję i ja i ta osoba, że właśnie tutaj coś jest, nie? Coś, co trzeba gdzieś tam rozmasować, rozpuścić, pochylić się nad tym, to one bardzo fajnie w to wchodzą, nie? Zaczynają oddychać głębiej, pracować z tym, otwierają się na to, nie? A z drugiej strony też są osoby, które zaciskają się jeszcze bardziej, nie? Ja też gdzieś tam ostatnio właśnie doświadczyłam tego, że wpadłam w taką tendencję, zwłaszcza, że też masaż, który miałam jakiś czas temu, bardzo mocno poruszył różne takie struny emocjonalne we mnie i ja doskonale wiedziałam, jakie to są struny i wcale nie chciałam na nich grać. No, ale dopiero w momencie, kiedy popłynęłam z tym, to poczułam, jakie to jest uwalniające, nie? I to ciało, ono się komunikuje z tobą na co dzień, czy tego chcesz, czy nie. Ono się komunikuje bólami, napięciami, zwłaszcza w momencie, kiedy jest niesłuchane, bo wiesz, to jest trochę tak, jak mówisz do dziecka, nie? Że najpierw mówisz, powiedzmy tam, Danusiu, co tam robisz, nie? A potem, jak to dziecko cię nie słucha i jest cały czas do ciebie odwrócone plecami albo wręcz jeszcze się śmieje i mówi nie teraz w ogóle, ja teraz się bawię i nie będziemy teraz rozmawiać, to podnosisz głos stopniowo, tak? W sensie, wiesz, głośniej. I tak samo jest z ciałem, że ono też zaczyna delikatnie, nie? Możesz mieć jakieś takie delikatne, że na takim poziomie subtelnym wręcz odczucia, tak? Że coś ci się przeleje w żołądku, jak coś tam zjesz niezdrowego, czy niezdrowego w tym sensie coś, co ci nie służy, nie?
Czy wiesz, czy masz, możesz mieć uczucie chłodu w momencie, kiedy wszystkim jest naokoło ciepło, bo akurat ta sytuacja gdzieś tam, czy te warunki, które panują w tym środowisku, na ciebie oddziałują niekorzystnie, nie? Ale kiedy to ignorujesz, to stopniowo narasta i to ciało zaczyna wołać, nie? Zaczyna krzyczeć czasem. A czasem w ogóle też przestaje krzyczeć, nie? Jak cię kładzie do łóżka i mówi, leż za karę. Więc tutaj myślę, że warto pamiętać o tym, że bez względu na to, za jakimi wiesz, zaleceniami podążasz, i to też w ogóle jest coś, co zawsze podkreślam na konsultacjach, że jasne, ja wiesz, mówię o tym kierunku, jak to powinno wyglądać, co może pomóc, ale tutaj i tak najważniejszym i najlepszym ekspertem od ciebie jesteś ty, nie? I zawsze tak będzie, bo tylko ty spędzasz ze sobą 24 godziny na dobę, nie? I ty siebie znasz na wskroś, nawet jeżeli siebie czasami unikasz, czy tłumisz różne rzeczy, to i tak jesteś osobą, która zna ciebie najlepiej, nie? Więc tutaj to, co ci mogę podpowiedzieć, to praca z oddechem, który jest bezpośrednim nośnikiem prany i też takim sposobem na pogłębienie tej samoświadomości w sobie. Praca z medytacją, wchodzenie właśnie w takie stany, kiedy się wyciszasz, kiedy jesteś sama ze sobą w kontakcie, nie? I to nie musi być jakaś tam nie wiadomo jaka medytacja, półgodzinna z wizualizacją, czakry, tyryryry i tak dalej, nie? To jest bardziej na zasadzie po prostu poczucia siebie, nie? Taka prosta, po prostu przykładasz tutaj jedną rękę, drugą przykładasz na serce, nie? I po prostu jesteś, nie? Po prostu jesteś i siebie czujesz. I yoga oczywiście, jak jest Ayurveda, to nie może zabraknąć jogi. Yoga, no ja teraz w ogóle przeżywam chyba drugą miłość z jogą, powiem ci szczerze, weszłam w nią teraz bardzo, bardzo intensywnie i myślę, że jest niesamowitym narzędziem, nie tylko właśnie kontaktu z ciałem i pracy z ciałem, ale też pracy z umysłem. Więc bardzo ci to polecam. No i tak, i dobrnęłyśmy do piątego błędu, piąty błąd, pułapka, jakkolwiek to nazwać. Ajurwedyjsko, czyli właściwie jak? Nie, to jest jak gdyby taki błąd, który też u siebie widziałam, że w ogóle wszystko ja chciałam, żeby było ajurwedyjskie, nie? Ajurwedyjski posiłek, ajurwedyjska herbatka, ajurwedyjski olej, ajurwedyjskie kosmetyki, i po prostu wszystko, ajurwedyjski świat, życie i w ogóle. I to, co jest tutaj najważniejsze, to zrozumienie, co to w ogóle znaczy ajurwedyjski. Co to w ogóle tutaj jest, nie? Tak naprawdę myślę, że możesz popatrzeć na ajurwedę jako na pewnego rodzaju koncept, jako pewnego rodzaju koncepcję, którą możesz sobie razem ze wszystkimi jej zasadami, wskazówkami, zaleceniami wziąć i zaimplementować w różnych obszarach, nie? I tym obszarem może być na przykład kuchnia. Kuchnia rozumiana w ajurwedzie jako coś, co jest właśnie dopasowane do tego, czego potrzebuje twój organizm. Czy to jest teraz na ten moment wzmocnienie, kiedy masz zaburzenia waty, czy produkty alkalizujące, odkwaszające w momencie, kiedy masz zaburzenia pity, czy produkty, które oczyszczają, tak? Czyli właśnie dieta bardziej bazująca na warzywach, zwłaszcza zielonych, tak jak jest to w przypadku nadmiaru kawy. Czy tak samo na przykład jeżeli chodzi o kosmetyki, tak? Że tutaj nie chodzi o to, żebyś ty kupowała kosmetyk koniecznie, który ma napis ajurwedyjski. Tutaj bardziej chodzi o to, żebyś zaimplementowała tą wiedzę ajurwedyjską odnośnie naturalnej pielęgnacji, tak? Że sięgasz po to, co jest naturalne, co czasami możesz znaleźć we własnej kuchni. Tutaj w temacie kosmetyków i naturalnej pielęgnacji bardzo fajnie prowadzi Ewa Szydłowska w grupie Ajurweda dla Piękna, więc jeżeli masz chęć, to zapraszam cię, bo tam jest naprawdę sporo merytorycznej, fajnej wiedzy. I widzisz, i to jest tak naprawdę kwestia tylko koncepcji, nie? Którą sobie bierzesz i modyfikujesz tak, żeby to pasowało do twoich realiów, do tego, co masz pod ręką, do tego, wiesz, czy możesz, kurczę, sobie pozwolić na to, żeby mieć dostęp do czegoś, czy nie, nie? Bo nie zawsze jesteś w stanie, wiesz, mieć wszystkie przyprawy i tak dalej, więc tutaj ta wiedza jest naprawdę kluczowa, nie? Ale jednocześnie, wiesz, też takie nie,
tutaj to jest coś, do czego się namawiam, żebyś się nie zapędzała w tym, że to musi być totalnie takie, wiesz, ajurwedyjskie na wskroś, nie? Kolejna rzecz, przedostatnia, to podążanie za kilkoma osobami naraz. Powiedzcie mi proszę, czy któryś właśnie z tych rzeczy już z Wami rezonuje w ogóle? Widzę, że tak, bo już piszecie tutaj, ignorowałam ciało i ducha i skończyłam z głęboką depresją. Tak, no to są właśnie te emocje, które się kumulują, które, wiesz, wydaje nam się, że jak my je stłumimy, to ich nie ma, ale one są i niestety narastają, nie? Dobre porównanie, dobrze porównane ciało do potrzebującego miłości, wysłuchania dziecka. Tak, dziękuję Ci, że to mówisz. No, śmiesznie tak, bo to przypłynęło do mnie, ale rzeczywiście, tak, to jest rzeczywiście coś, co też mocno gdzieś tam obrazowo mi się łączy. Ciało i dziecko, które potrzebuje przytulenia, wysłuchania, pogłaskania czasem, pochylenia się nad jego potrzebami. No dobra, słuchajcie, to przedostatni błąd. To kilku nauczycieli naraz. No i może to zabrzmi dla Ciebie dziwnie, ale ja gdzieś tam przetestowałam już różne opcje na swojej drodze. Miałam też taką drogę, że właśnie inspirowałam się kilkoma osobami naraz. Potem miałam drogę taką, że skupiłam się na jednej osobie. Potem, że na dwóch i jakby tak różnie sobie miksowałam. I mogę Ci powiedzieć z perspektywy czasu, że najbardziej sprawdza się to, żeby podążać za jedną osobą naraz. Ja nie mówię, że wiesz, przez całe życie, że to musi być Twój guru i tak dalej. Ale do momentu, kiedy tego potrzebujesz, kiedy czujesz, że ta osoba z Tobą rezonuje, to myślę, że warto zostać przy jednej osobie. Dlatego, że tak naprawdę jak pracowałam właśnie już z kilkoma osobami, w ajurwedzie, w sensie jak podążałam za tymi nauczycielami, to teraz też widzę, że każdy z nich kładzie trochę też nacisk na trochę coś innego, nie? I też w sumie każdy kurs, na jakim byłam, opierał się na tym, że była taka niepisana umowa, niepisana, ale powiedziana w sumie bardzo wyraźnie, że podczas tego kursu, czy podczas tych wykładów nie sięgamy po wiedzę z innych źródeł, nie? I myślę, że to nie było na zasadzie takiej, że oni się boją, wiesz, konkurencji czy coś takiego, nie? To jest, myślę, że taka bardzo przemyślana, mądra rada, która sprawia, że ograniczasz czynniki, które zaburzają watę, czyli ograniczasz ten chaos informacyjny, w który wpadasz bardzo łatwo wtedy. I też w momencie, kiedy podążasz za jedną osobą naraz, to ty jesteś w stanie jak gdyby wejść trochę w jej buty i zrozumieć rzeczywiście ten jej przekaz. To, co zrobisz potem z tym przekazem, jak go sobie zmodyfikujesz i przeformułujesz, to już oczywiście jest inny temat i inna w ogóle opowieść. Natomiast, wiesz, tutaj najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście skupić się na tym, że jesteś w jednym i jesteś całą sobą i bierzesz to, czego potrzebujesz od tej osoby. Jeżeli czujesz, że ta droga wasza wspólna już się skończyła, w porządku. To jest też naturalne, nie? Że jest pewnego rodzaju progres, czy pewnego rodzaju tendencje, nie? U mnie też tak było, że wiesz, zaczęłam od osoby, która gdzieś tam szła w stronę pracy, bardzo mocno akcentowała pracę z umysłem. Potem uczyłam się u osoby, która bardzo mocno gdzieś tam pokazywała mi, jak integrować taką współczesną wiedzę medyczną z ajurwedą. Natomiast teraz gdzieś tam widzę u siebie, że dominuje u mnie taki, wiesz, okres, kiedy bardzo mocno idę w łączenie w ogóle tego, co wiem, z pracą z ciałem i widzę jakby, jak to pięknie się dopełnia, nie? I to jest całkowicie, myślę, naturalne, że masz takie, wiesz, takie różne flow, nie? Natomiast myślę, że to jest niezdrowe i niekorzystne też dla Ciebie w momencie, kiedy tak samo jak czytasz kilka książek naraz, czy masz kilka przeglądarek otwartych naraz, czy słuchasz tego live'a i w międzyczasie coś tam robisz innego, to tak samo tutaj, nie? Podążanie za jedną osobą, która Cię poprowadzi, myślę, że jest bardzo, bardzo kluczowa. Chciałam wprowadzić wszystkie poranne rytuały naraz i w efekcie się zniechęciłam, bo brakowało mi na to czasu. Tak, no właśnie, zwłaszcza, że wiesz, na początku też jest tak, że te poranne rytuały, one zajmują dużo, bo zaczynasz, nie? Nie jesteś wytrenowana w tym i też nie wiesz, jak się zorganizować logistycznie. Więc tutaj rzeczywiście to te małe kroki, one bardzo fajnie działają.
Kolejny komentarz. No właśnie, Nicole, mówisz o wprowadzaniu zmian małymi krokami. Od jakiego kroku ty byś zaczęła lub zaczynałaś? To są dwa tak naprawdę różne pytania, bo jak pytasz, od jakiego kroku ja bym zaczęła, to rozumiem, że liczysz na to, że podpowiem ci, od czego ty mogłabyś zacząć, więc ja ci tego nie podpowiem, bo nie wiem, co jest dla ciebie teraz najpilniejszą potrzebą. Myślę, że ty wiesz, że czujesz, co w twoim życiu najbardziej teraz ci doskwiera i potrzebuje przepracowania. Mogę się podzielić z tobą tym, od czego ja zaczynałam. Więc ja zaczęłam od jedzenia. Od jedzenia, dlatego że nie wiedziałam w sumie, od czego innego mogłabym zacząć. Tak mi się w ogóle, wiesz, na początku, jak zaczęłam poznawać Ajurwedę, wydawało mi się, że w ogóle jedzenie to i dieta to w Ajurwedzie jest najważniejsza rzecz w ogóle, wiesz. I co to, nie wiesz, to był dobry, myślę, kierunek, bo odżywiałam się wtedy mega słabo. Kiepsko, miałam tutaj duże rzeczy do przepracowania, wiesz, łącznie z mrożonkami, puszkami, czy nie jedzeniem w ogóle, bo ja zaczynałam właśnie w takim momencie, kiedy gdzieś tam, wiesz, latałam z jednego miejsca w drugie. Miałam też taką pracę, że pracowałam właściwie od poniedziałku do niedzieli, więc tego jedzenia czasami w ogóle nie było, nie? Można powiedzieć, że moja droga właśnie zaczęła się od balansowania waty na różnych płaszczyznach, dlatego że też ta wata wtedy u mnie była najbardziej zaburzona i robiła mi po prostu największy rozpierdziel w życiu, można tak powiedzieć. I potem zaczęłam pracować z jogą i z oddechem. I to myślę, że zmieniło bardzo, bardzo dużo. Wspominałam też kiedyś, że poszłam właśnie na kurs uważności 8-tygodniowy i to było w ogóle wow, nie? To mnie otworzyło w ogóle oczy na bardzo dużo rzeczy. Także podsumowując, taka była moja droga, ale myślę, że twoja niekoniecznie musi być taka sama. Nie sugeruj się tym, jaka była moja droga. Popatrz na ten wewnętrzny GPS właśnie, o którym ci mówiłam. Kolejny komentarz. To prawda, co za dużo, co to niezdrowo. Widzisz, jaka mądrość w takich polskich przysłowiach, nie? Im więcej, tym większy chaos, wtedy mniej się korzysta. Tak, dokładnie. Stos rych za ogon. No właśnie, tych ogonów masz sporo, a potem zostajesz, kurczę, z pióropuszem, a nie ma żadnej sroki, nie? A to o tą srokę nam chodzi. No i dobra, słuchajcie, dobrnęłyśmy do ostatniego błędu, po którym już będziemy się powolutku dzisiaj żegnać. Ostatni błąd dla mnie w moim życiu chyba był największym grzechem. Czasami nadal jest, jak się nie dopilnuje. Natomiast ten błąd widzę też u wielu osób, które mają w sobie taką dużą empatię w stosunku do innych, dlatego że to jest błąd, który nazwałam sobie dźwięcznie nawracaniem innych na Ajurwedę. Dajcie mi znać, czy to jest w ogóle wam bliskie, czy to jest właśnie tak u was, że nawracacie, że mówicie, że czasami wciskacie tą Ajurwedę tak. Nawet jak ktoś sobie nie życzy, czy w ogóle nawet nie pyta o nią, nie? To mówicie, no a z perspektywy Ajurwedy tutaj to ci się zaburzy, jak to zjesz. Albo ja bym ci tu radziła, żebyś zrobiła coś tam, nie? Dajcie mi znać tutaj w komentarzu, czy to jest w ogóle coś, co wam się zdarzyło, a może w ogóle doświadczyłyście tego od kogoś innego, kto was chciał zaindoktrynować, że tak powiem. Chyba mam jakieś opóźnienie w komentarzach, albo przestałyście do mnie pisać. Mam nadzieję, że to pierwsze. Więc pozwólcie, że pójdę dalej w takim razie. Nawracanie. A, okej, dobra. Oczywiście, bo to moich przyjaciół uzdrowi. Tak, moich też. Przyjaciół, męża, rodziny, w ogóle wszystkich po kolei. No właśnie, nie? Dla mnie, wiesz, to jest taki sygnał, że i taki w ogóle proces, to też jest myślę naturalne, że wchodzisz w coś, zaczynasz się tym, mówiąc kolokwialnie, jarać, nie? Zaczyna się to pasjonować, fascynować. Czujesz, że w ogóle jesteś tym, no, żyjesz tym trochę, nie? No to jest też, Ajurweda taka jest, że to jest jak gdyby pewien sposób życia, styl życia. I
chcesz się tym dzielić, nie? Zwłaszcza jak widzisz mega fajne efekty, jak widzisz tą radość, która z tego płynie, jak widzisz to, że to działa, że czujesz się lepiej, że masz więcej energii, że w ogóle wow, nie? A tu nagle masz właśnie sytuację, że ktoś mówi, ale co mi tutaj w ogóle, a ja nie chcę żadnych zmian, nie? Albo w ogóle po prostu jest odporny na to, nie? O, tutaj piszecie, może nie zajadam, bo jestem świeżakiem, ale ze zdrowym żywieniem tak w ogóle to i owszem. No, zdrowe żywienie, myślę, że też, wiesz, ma duże korelacje z ajurwedą, więc myślę, że czujesz się też podobnie. Tak, nie tylko na ajurwedę, ale na zdrowy styl życia. Mhm, czyli tak jak przed chwilką czytałam. Już się poskrawiam i przestałam komentować, doradzać. Każdy dokonuje swoich wyborów, choć jeśli ktoś pyta, bo słyszy, że trochę o tym wiem, to chętnie podpowiadam. Mhm. Tak, no właśnie, to jest mega ważna rzecz, która też myślę, że jeżeli tak jeszcze nie masz, albo zobaczysz, że będziesz miała, to przypomnij sobie właśnie to, co dzisiaj opowiadałam i to, co też właśnie dzisiaj napisałyście, że to jest jak najbardziej w porządku i myślę, że to jest niesamowita wiedza, którą wręcz należy się dzielić. Naprawdę to głęboko wierzę i też dlatego prowadzę tą grupę i dlatego robię te live'y, które są bezpłatne, bo dla mnie to jest właśnie dokładanie takiej małej cegiełki do tego, żeby jeszcze więcej osób wchodziło w to i czuło to i żyło tym, i dzieliło się tym dalej, nie? Natomiast robienie tego na siłę, no to nie jest najlepsza droga. To wręcz niestety zraża i w sumie tak jest ze wszystkim, nie? Czy z religią, czy z ajurwedą, czy z jakimiś tam innymi poglądami, czy z polityką i tak dalej, nie? Więc to, co mi się najbardziej sprawdziło w życiu, chcę Ci o tym powiedzieć, dlatego że czasami tak jest, że wchodzisz w głąb ajurwedy i zaczynasz widzieć różne dolegliwości też wokół z perspektywy ajurwedyjskiej, różne dolegliwości u Twoich bliskich, u osób, które są dla Ciebie ważne, które kochasz i na których Ci zależy i chciałabyś, żeby były zdrowe, szczęśliwe i radosne. I czasami wiesz, kurczę, że tak niewiele trzeba, żeby to zmienić, to, co się u nich dzieje, na lepsze, nie? Że czasami naprawdę wystarczy to, że zaczną, wiesz, bardziej dbać o nawilżanie, albo że troszeczkę zmodyfikują posiłki, albo że zaczną dbać o to, żeby lepiej sobie radzić ze stresem. Ale z drugiej strony to jest właśnie też taka sytuacja, którą w psychologii nazywa się właśnie przejmowaniem odpowiedzialności za innych, nie? I jeżeli w to wchodzisz, to jak najbardziej Cię rozumiem, bo ja też niestety mam taką tendencję. Te tendencje też są często uwarunkowane tym, co się działo na przykład u Ciebie w domu rodzinnym, nie? Natomiast to jest coś, co jest bardzo niebezpieczne. I dla Ciebie, i dla tej drugiej osoby. Dlatego, że jeżeli Ty przyjmujesz odpowiedzialność za tą osobę, to jeżeli nawet uda się jej wdrożyć te zmiany, to ona nie będzie miała poczucia, że to ona je dokonała. Ona będzie miała poczucie, że dokonała je pod presją i że to nie jest jej zasługa tak naprawdę, tylko że to jest zasługa Twojego motywowania, wspierania albo wręcz narzucania, nie? I to też jest niebezpieczne dla Ciebie, nie? Dlatego, że Ty się wypalasz wtedy, spalasz swoją energię na coś, co nie powinno spotykać się z oporem, tylko to powinno płynąć. I tak jak tutaj właśnie napisałyście, że jeżeli ktoś chce, oczywiście, jak najbardziej, to jest najlepszy moment, żeby się tym dzielić i wspierać. Ale jeżeli widzisz, że ktoś nie do końca z tym rezonuje, czy w ogóle na przykład, wiesz, to też jest kwestia tego, czy ktoś jest w ogóle otwarty na to, w sensie, czy ma gotowość w ogóle na to, żeby wejść w jakieś zmiany w swoim życiu, nie? Bo wiesz, tak jak też ostatnio pisałam w jednym z postów na grupie, że wchodzenie w zmianę, jakąkolwiek ona była nie była, jeżeli jest większa, no to tym bardziej ten efekt się pojawia. Wchodzenie w tą zmianę jest związane z konsekwencjami, tak? Z tym, że z pewnych rzeczy musisz zrezygnować, albo że pewne rzeczy musisz w ogóle pożegnać w swoim życiu, że musisz zmienić czasami też element swojej tożsamości, tego, jak samą siebie postrzegasz. No i jak możesz sobie o tym pomyśleć, nawet to się zmienia jak gdyby cały obraz ciebie, po prostu. Niektórzy najnormalniej w świecie nie są na to gotowi. I to jest bardzo, myślę, dojrzałe i dojrzewam do tego powoli, żeby dać im na to przestrzeń, naprawdę, bo myślę, że to tak samo zadziałałoby z nami, nie? Gdyby ktoś nam chciał wsadzić ajurwedę na ramionka,
chciały, to byśmy to strącały cały czas i ta Ajurweda by do ciebie nie przyszła wtedy. A jeżeli ona przyjdzie w odpowiednim momencie, jak będziesz chciała, żeby przyszła, no to wtedy ją przyjmujesz z otwartymi ramionami, nie? I czerpiesz. No i tak, i to, co też mogę się z tobą podzielić już na sam koniec, to taka rada, którą ja dostałam od mojego nauczyciela, doktora Sharmy w Indiach. Jak właśnie przyszłam z nim, byłam w takim mega kryzysie i mówię, ale doktorze, jak w ogóle, jak ja mam olać to, że ja widzę, że jedna z osób, które są mi bliskie, w pewien sposób gdzieś tam siebie niszczy, nie? I idzie w stronę taką, która jej nie służy i też idzie w taką stronę, która ją pogrąża w tym stanie, w którym jest. Jak ja mogę przejść obok tego obojętnie, nie? I bardzo mnie wstrząsnęło to, co on mi odpowiedział, bo powiedział mi, że paradoksalnie tak naprawdę najlepsze, co możesz zrobić, to skupić się w tej sytuacji na sobie, nie? I ja miałam takie, ale jak? Przecież to jest takie egoistyczne, nie? W sensie mam myśleć tylko o sobie, jak tutaj jest ktoś, kto cierpi, kto potrzebuje pomocy, no w ogóle świetna rada, dzięki, nie? A on mówi, że no tak, że to jest właśnie coś, co ma w sobie największą moc, dlatego że w momencie, po pierwsze, kiedy ty skupisz się na sobie i na tym, żebyś ty była w jak najlepszej kondycji, w jak najlepszej energii, w jak najlepszej formie, żebyś miała jak najwięcej zasobów, to ty będziesz wtedy w stanie więcej dać i więcej kogoś wesprzeć. W innym razie to będzie na takiej zasadzie, że tak jak ja kiedyś gdzieś tam, jak zaczynałam drogę psychologa, to przechodziłam przez to, że jak przychodzi do ciebie pacjent, który płacze, to ty płaczesz razem z nim. I jak ty płaczesz razem z nim, to ty mu nie pomożesz, nie? Bo po prostu będziecie razem płakać. Nie będziesz dla niego wsparciem, którego on potrzebuje. A z drugiej strony, to tutaj też, wiesz, to, co jest ogromnie, ogromnie ważne, to, że jak ta osoba zobaczy, że ty dzięki tym wszystkim praktykom, technikom, zaleceniom, dzięki Ajurwedzie wracasz do siebie i wiesz, ten powrót, on czasami naprawdę, jego czuć, nie? Czasami wiesz, jak ja po ja się właśnie z osobami, którymi pracuję w procesie pakietu konsultacji, włączamy się na Zoomie i mam takie wow, nie? W ogóle promieniejesz. To czasami naprawdę widać, że ktoś wraca do siebie i to jest mega wzruszający proces. I jak ty też będziesz w takim procesie, to będzie zarażać. Ci ludzie zaczną się zastanawiać, okej, ale dlaczego ja jestem w takim miejscu, a ona jest w innym? Jak ona to robi, nie? I naturalnie zaczną w tą stronę iść. I myślę, że to jest najlepszy moment na to, żeby im na to pozwolić, nie? Wtedy. I że to jest najlepsza droga, żeby po prostu... Tak jak to mówił Gandhi, być taką zmianą, którą chcesz widzieć w świecie, nie? I pokazywać, jak gdyby, w którą stronę ta Ajurweda może cię poprowadzić na samym sobie, nie? Też wtedy to, o czym opowiadasz, będzie miało większą moc, bo ludzie będą widzieli i czuli, że ty to przeszłaś i tego doświadczyłaś na sobie, a nie przeczytałaś w książce, nie? No dobra, słuchajcie, to tyle ode mnie. Jeżeli macie jakieś pytanie, to piszcie proszę. Możecie też napisać później, jeżeli będziecie odsłuchiwać tego nagrania. Przeczytam jeszcze komentarze. Najdziwniejsze było to, że widziałam, czego potrzeba innym, ale nie wiedziałam, czego potrzeba mnie. Tak. Tak, wiesz, dlatego właśnie, że nie jesteś w stanie się od siebie oddzielić. To jest całkowicie naturalne, że jesteśmy zespojeni trochę z tym, z tymi myślami, emocjami, które nam towarzyszą, przekonaniami też. A w momencie, kiedy patrzymy na innych, to jest bardzo łatwo w to wejść, dlatego że no, naturalnie mamy dystans, nie? I przestrzenny, i emocjonalny, i fizyczny. Więc jak najbardziej. O, dziękuję Wam serdecznie. Cieszę się, że Wam się podobało. Dziękuję. No dobra, słuchajcie, to ja Wam dziękuję bardzo za Waszą obecność dzisiejszą. Stęskniłam się za Wami, tak jak Wam pisałam ostatnio. No i fajnie, teraz myślę, że będziemy w końcu się spotykać regularnie, z małą przerwą we wrześniu, bo wtedy mamy oczyszczanie ciała i umysłu w Bieszczadach. Ale teraz jeszcze w sierpniu myślę, że wydarzą się z 2 albo 3 live'y, także na pewno będę dawać znać na grupie.
kiedy będzie następny live i będę miała nadzieję, że też będziecie ze mną. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa, pa.